Powiem sobie, że ma pan dziś 88 lat skończonych. Niestety. No, można powiedzieć, daj Boże i na szczęście. I rozmawiamy w miejscu, w którym 70 lat temu, nieopodal, bo jesteśmy w pańskim domu w Rokitnicy, w Zabrzu Rokitnicy, a nieopodal znajdowała się i znajduje się siedziba Śląskiej Akademii Medycznej i w 1948 roku tam pan rozpoczyna całą przygodę z medycyną i z dorosłym życiem. 70 lat, epoka. Tak się złożyło, że ja studiując tutaj zapoznałem też moją przyszłą żonę i w kolejności mieliśmy tutaj dzieci i mieliśmy tutaj życie rodzinne. Także mam dużą sympatię do tej miejscowości oraz do tego domu, który jest na skraju lasu. Jestem wciągnięty w tą przyrodę otaczającą, co jest dla mnie oczywiście zdrowotnie bardzo korzystne. No 70 lat to Rokitnica się bardzo zmieniła, Akademia się bardzo zmieniła. Jak ja pamiętam, pierwsze dni tutaj w Akademii to były te zakłady teoretyczne, anatomia, histologia, fizyka, chemia i wiele było tak. Także zaczęliśmy tutaj pracować i nabór profesorów był taki stopniowy. W miarę rozwoju, trwania, istnienia tej Akademii profesorowie i w ogóle cały personel naukowy i medyczny, pomocniczy, no on się tak stopniowo uzupełniał. Tu rozpoczyna pan życie wtedy akademickie, lekarskie, potem jak pan wspomniał jest i rodzinne. Pańska świętej pamięci małżonka, zresztą też lekarka. I czterech synów, no, poszli też trochę w ślady ojca, ale wracając do tego początku, to przyjeżdża pan no, ze Śląska Opolskiego, to jest pan urodzony pod Olesnem. Przyjeżdża pan jako człowiek, który miał początkowo studiować na Politechnice Śląskiej, ale stało się zupełnie inaczej. I tu chciałbym pana zapytać, czy to nie pierwsze dotknięcie opatrzności, taki ślad ręki Bożej, że trafia pan na dwóch wybitnych, znaczących ludzi w pańskim życiu, dwóch nauczycieli. Najpierw pańskiego nauczyciela w szkole powszechnej, a potem dyrektora gimnazjum w Lublińcu, tak. Pana Stanisława Książka. To była ręka Pana Boga, ich działanie? Trudno powiedzieć. No, ja planowałem przynajmniej swoje życie, jeżeli w ogóle planowałem, to żeby zostać inżynierem. Ja byłem raczej takim człowiekiem, który interesował się chemią, fizyką, biologią. I tak myślałem, że bliskie są Gliwice, gdzie już istniała Politechnika Śląska, a więc ta krótka odległość między Olesnem a Gliwicami też przemawiała za tym, żeby raczej jak poszedł na Politechnikę. No i tu nagle się losy zmieniły. No zmieniły się w ogóle, że poszedłem do gimnazjum. Nauczyciel szkoły powszechnej, który nazywał się Eckert, ja go pamiętam jak dzisiaj, który po ukończeniu czwartej klasy szkoły powszechnej przyszedł do mamy i pamiętam jak on wszedł do pokoju i mówił mamie, że tego Franka trzeba posłać do gimnazjum, to on się tak roześmiała. Mówi, panie nauczycielu, bo ona w języku niemieckim jeszcze odpowiadała, bo to były przecież jeszcze Niemcy. I mówi, a kto za to będzie płacił? Kto za to będzie płacił? Był problem finansowy, żeby mnie posłać do gimnazjum, bo czesne trzeba było zapłacić. To było 1/4 dochodu mojego ojca, dochodu miesięcznego mojego ojca, który był prostym człowiekiem, był murarzem, a więc wiele nie zarabiał. Mama była chłopką, a więc pracowała w polu i tam pomagała mojemu wujkowi, który ma większe gospodarstwo. Pan startował, można powiedzieć, z absolutnych takich warstw dalekich od elit.
Oczywiście. A sięgnął pan szczytów, że tylko przypomnę, że jest pan członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, jest pan laureatem 10 doktoratów honorowych, mógłbym wymieniać te wszystkie zaszczyty, godności naukowe, ale to właśnie pewien wciąż ten paradoks dopatruje w tym działania ręki opatrznościowej, że no, znakomity właśnie ten pan dyrektor gimnazjum w Lublińcu, on zdaje się wiedział, z kim ma do czynienia, jak powiedział, zostaw tą politechnikę, idź na medycynę. Nie pomylił się. No tak, no ja byłem sam zdumiony. Ja pamiętam ostatni egzamin, bo ja zdawałem egzamin jako eksternista, więc musiałem zdawać egzaminy z wszystkich, to jest było 12 albo 13 przedmiotów przed komisją, która przyjeżdżała z Bytomia. I kiedy ostatni egzamin zdałem i wyszedłem z auli, pamiętam ten moment, akurat wszedł profesor, w ogóle dyrektor książek i mówi, no gratuluję ci Franku, że jesteś już abiturantem i ja cię widzę, ty pójdziesz na medycynę. Ja mówię, panie profesor, panie dyrektorze, ja na medycynę, ja się znam trochę na matematyce, na fizyce, na takich ścisłych naukach. Mówi, a ja ci mówię, że ty masz pójść na medycynę. Nic nie uzasadniając tego. Ja profesora, dyrektora znałem raptem rok, tylko rok. I tak się stało, że ja w końcu posłuchałem go i poszedłem na tą medycynę. No i wiedział co ma być dobrego. Powiem sobie, że ma pan szczęście do ludzi. Potem jest okres studiów, które przechodzi pan jak burza, ale trafia pan znowu na bardzo ważną postać w swoim życiu. Mistrza, mentora, to profesor Kornel Gibiński. On z Krakowa chyba tutaj trafia. Z Wrocławia. I jest tak naprawdę pierwszym pańskim szefem. On jest kierownikiem kliniki chorób wewnętrznych w Bytomiu. I tam się rozpoczyna przygoda z tą prawdziwą medycyną. To jest pierwszy prawdziwy szef otwierający przygodę z medycyną. I to też było taki przypadek, nieprawda? Ja pracowałem w tym czasie, to był 55-57 rok. Ja byłem PO asystentem na farmakologii, gdzie ja robiłem doktorat. Tam był szefem był profesor Jeski z Warszawy, który w 57 roku zrezygnował ze Śląskiej Akademii Medycznej, wrócił do Warszawy i przyszedł szef, z którym trudno było służyć, o tak bym to określił. Dlaczego? No, on miał żonę, przepraszam bardzo, że muszę to powiedzieć, która była nieadekwatna pod względem kompetencji zawodowej farmakologii i my jako młodzi pracownicy naukowi, żeśmy się z niej nabijali po prostu. Co się odbiło oczywiście na stosunku szefa, który przyszedł w stosunku do młodej kadry naukowej. No i po pewnym czasie doszedłem do tego, że moja mama ma rację, jeżeli masz z kimś gorszym stracić, to lepiej być. Zostaw go. No i tak się złożyło akurat, że w 57 roku została utworzona nowa klinika chorób wewnętrznych Śląskiej Akademii Medycznej. I drugi przypadek był, że prorektorem był profesor Pawlikowski, który powiedział, że nikt nie może zostać nauczycielem, naukowcem, teoretykiem, jeżeli nie ma przynajmniej jeden rok stażu na klinice. Obojętnie jaki, nie tylko chorób wewnętrznych, ale może być chirurgia, może być okulistyka, dermatologia czy jakaś inna. No i to był taki warunek. I ja dowiedziałem się, że profesor Gibiński jest najmłodszym docentem. On był wówczas jeszcze docentem. No i ja z profesorem Pawlikowskim, z prorektorem do spraw nauki, pojechałem do niego do Bytomia i on mnie przedstawił, że jestem kandydatem do pracy ewentualnie w jego klinice, czy się na to zgodzi.
No i oczywiście on był w bardzo trudnej sytuacji, prorektowi odmówić przyjęcie faceta, który nie wiadomo skąd przyszedł, z takiej wsi Olesno, nieprawda? I czy jakiś tam nie będzie donosiciel jakiś i współpracownik SB, żeby do tej młodej kadry, nowej kliniki wsadzić kogoś, jakiegoś przyszłego informatora, nieprawda? No, zostałem przyjęty. Na początku były takie dwa spotkania bardzo nieprzyjemne, no ale już po pół roku zostałem kierownikiem laboratorium naukowego kliniki. No i zrobiłem specjalizację chorób wewnętrznych, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia. Doktoryzowałem się w zasadzie w Krakowie, na Uniwersytecie Jagiellońskim. I tak się zaczęła ta wielka przygoda z tworzeniem niemal od podstaw śląskiej nefrologii. Zresztą potem się mówiło, że Franciszek Kokot stworzył własną szkołę internistyczną, stworzył od podstaw prawdziwy europejski ośrodek nefrologiczny. Powiem sobie, że potem przyszedł rok 1990, to jest Watykan, kongres transplantologów z całego świata i profesor Franciszek Kokot doprowadza do spotkania tych luminarzy z Janem Pawłem II. To było spotkanie niezwykle ważne ze względu na to, co usłyszeliśmy wtedy od Ojca Świętego. A więc to było dokładnie 30 kwietnia 1990 roku, dokładnie o godzinie 11. Mnie polecono zorganizowanie audiencji u papieża, żeby papież sobie powiedział, czy pobieranie nerki ze zwłok jest z punktu widzenia katolickiego dopuszczone. A on odpowiedział na to, nie zabierajcie nerki do nieba. Niebo wie, że nerki są potrzebne na ziemi. To zmieniło całe w ogóle nastawienie różnych ludzi i również niektórych lekarzy, którzy uważali, że pobieranie nerek ze zwłok to jest bezczeszczenie zwłok. No i okazało się, że tak nie jest, wręcz odwrotnie. I nerka stała się przyczyną rozwoju naukowego całej medycyny. Cała transplantologia, immunologia, gospodarka wodno-elektrolitowa zrobiła na skutek tego, że nefrologia weszła z nowym impetem rozwojowym w różnych kierunkach. Nefrologia dzisiaj się nie ogranicza tylko do tego, żeby funkcję wydalniczą nerek zastąpić przez sztuczną nerkę. To jest mały wykres z zakresu działania nefrologa. Nefrolog musi mieć wiedzę ogólnoustrojową, musi znać się na chorobach i serca, i wątroby, i płuc, i ośrodkowego układu nerwowego, układ kostno mięśniowo-kostnego. Także to jest coś fascynujące. Właśnie, powiem sobie, że ten wynik tych lat pańskiej pracy, no, on jest niebywały. To tylko wystarczy przypomnieć, że wypromował pan 77 doktorów nauk medycznych, obecnie już 16 profesorów. To jest wynik poza wszelką dyskusją, z jaką skalą pańskiej pracy, gigantycznej pracy, talentu mamy do czynienia. I tak jak powiedziałem na początku tego spotkania, znowu dobra ręka Boża prowadzi do spotkania profesora Kornela Gibińskiego z profesorem Franciszkiem Kokotem na uroczystości wręczenia Nagrody Metropolity Katowickiego, tych pierwszych nagród, wtedy pierwszych, Lux ex Silesii, Światła ze Śląska, dla was. Pierwsi laureaci, luminarze śląskiej medycyny, polskiej medycyny. Ale myślę, że to jest też jakiś znak Boży, że zarówno mentor pański mistrz i pan jest uhonorowany za te walory, które wykraczały poza zawód, poza misję naukową, medyczną. No, ja zawsze powtarzam to, że najwięcej odznaczeń i wyrazów uznania otrzymałem w sposób niezasłużony, że to, że dostałem jedno tam oznaczenie i drugie, to pod względem wartości jest zaszeregowane do dalszych takich czynników. Najważniejsze jest, żeby
zrobić coś dobrego dla drugiego człowieka. To było podstawowa rzecz. Lekarz, szczególnie lekarz, może być darem dla swoich pacjentów. Musi być darem. A po to, żeby być darem, to trzeba nad tym pracować. A z drugiej strony, ja miałem szczęście do współpracowników, których liczba była powyżej setek, nieprawda? W ciągu moich kilkudziesięciu lat pracy jako nauczyciel akademicki spotkałem się z powyżej setką różnych współpracowników i miałem bardzo większość z nich, zdecydowana większość. Ja mogę powiedzieć tylko pojedynci, którzy nie wytrzymali mojego reżimu obowiązującego, to byli bardzo dobrzy ludzie. Bardzo dobrzy ludzie. Ja mogłem po prostu na nich polegać. Jeśli pan pozwoli, zatrzymałbym się na ostatnim wydarzeniu. To jest październik 2017 roku. Jest pan uhonorowany kolejnym doktoratem honoris causa Uniwersytetu Opolskiego tym razem. To jest 10. doktorat honoris causa w pańskim życiu. I w słowie, którym pan finalizował tą uroczystość, powiedział, jeśli mogę, przytoczę tylko te dwa króciusieńkie zdania. Zwrócił pan uwagę na dwa jakby wymogi, które dedykował pan młodym ludziom, wszystkim następcom. Tyle samo musisz dawać, ile chcesz otrzymywać. I drugie pańska myśl. Jedynemu Bogu cześć i chwała. I Franciszek Kokot dopowiada. W trudnych chwilach, ale też chwilach radości, wracajcie do tych zdań. No tak, to ja powiedziałem rzeczywiście i to było takie motto, które realizowałem w ciągu całego swojego rozwoju zawodowego i naukowego. Jak tak patrzę wstecz na moje życie, to mi się wydawało czasami, kiedy opuściłem farmakologię, że kłóciłem się z Panem Bogiem. Mówi, dlaczego ja muszę odejść z farmakologii? Ja lubię ten przedmiot. Ja lubiłem pracować, operować psy, szczury, koty, różne. To fascynacja, dlatego że to była taka fizjologia zwierzęca, ale mi się wydaje, że bardzo dobry przedmiot, który dawał mi ogromny wgląd w wiedzę biologiczną. I że muszę odejść. A potem trafiłem na warunki profesora Gimińskiego. To dopiero moje oczy się otworzyły. Ja trafiłem jak do nieba, nieprawda? On promował mnie. Przede wszystkim zrobiłem specjalizację, doktorat już wcześniej zrobiłem. Za 5 lat współpracy z nim zostałem habilitację zrobiłem. Posłał mnie na szkolenie podyplomowe za granicę. Ja byłem pół roku w Genewie, w Uniwersytecie Genewskim. Pracowałem przez kilka miesięcy w Anglii, w St. Mary's Hospital. I w drugim szpitalu uniwersyteckim byłem kilkanaście razy na różnych wyjazdach jako visiting professor w Stanach Zjednoczonych. No i oczywiście całą Europę. Także wydawało mi się, że Pan Bóg źle zrobił, że ja poszedłem z tej farmakologii. Okazało się, że to był punkt węzłowy, taki kluczowy dalszego mojego rozwoju. Wszystko się nakładało pozytywnie. A wydawało mi się, że Pan Bóg mnie po prostu krzywdzi, że jestem niezadowolony. Jedynemu Bogu cześć i chwała. Wiedział Pan, co te soli słowa deo, tak, soli deo, honor et gloria. Powiem sobie, że bardzo dziękuję za spotkanie, za podzielenie się tą refleksją o sobie i o życiu. Ad multo zamnos. Nie zasługuję na to, żeby mieć w ogóle taki wywiad, ale czasami warto się podzielić faktami, które mogą oddziaływać dalej niż na identyfikacji mojej osoby.